Witam, jestem Kaja220. Postanowiłam stworzyć ten film, gdyż jak widzicie, znalazłam ostatnio koło mojego domu norkę, która może należeć do jaszczurki z win. Nie mam co do tego pewności, ale przy odrobinie szczęścia może uda mi się znaleźć jej lokatora. Teraz pozwólcie, że wyłączę na chwilę kamerę, żebym mogła poszukać miejsca, w którym zwinka mogłaby się schować. Oczywiście tu akurat jest dzień, ale jak wyjdziemy spod tego drzewa, może uda mi się coś znaleźć, gdyż są godziny poranne, świeci słońce, a jak wiadomo, jaszczurki uwielbiają wygrzewać. Od jakiegoś czasu tak po prostu sobie chodzę, ale wiecie, jakoś nie widzę tej jaszczurki. Cóż, może nora mogła należeć do jakiegoś gryzonia, na przykład myszy, ich też tu jest pełno. Ale spróbuję jeszcze trochę poszukać. Poczekajcie. Widzicie to? Coś się ruszyło. Dam przybliżenie. Spójrzcie, to jaszczurka. O, mam ją. Aj. Ta jaszczurka należy do gatunku Lacerta agilis. W polskiej nazwie oczywiście zwinka. Jest ona dosyć często spotykana w Polsce. Mimo to nie powinno się ich wyłapywać z naturalnego środowiska. A już tym bardziej jak zwierzę karmowe, jak zauważyłam w niektórych filmach obecnych na serwerze YouTube. Ani jeśli nie można się nią prawidłowo opiekować. Ta zwinka to niewątpliwie samica, można o tym to stwierdzić po tym, że jest umaszczenia brązowego i ma dużo plamek na bokach. Oraz ma ogon. To właściwie dobrze, że go ma, ponieważ to znaczy, że nikt nie próbował jej jeszcze złapać. Pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek będziecie musieli złapać zwinkę chociażby po to, żeby ją obejrzeć, nigdy nie łapcie za ogon, bo ona odrzuci go, gdy tylko uzna, że znajduje się w sytuacji zagrożenia. Ja sama złapałam ją tuż za przednimi łapkami, ale nie ścisnęłam jej za mocno, żeby nie zrobić jej zbyt wielkiej krzywdy. Jak rozróżnić płeć takich zwierzątek? Otóż samica, jak już mówiłam, jest brązowa, zaś samiec zielonkawy i ma trochę mniej plamek. Teraz pytacie się pewnie, w jaki sposób ona odrzuca ogon, skoro jest on częścią jej ciała. Zaraz pokażę wam, że tam, gdzie ogon łączy się z tułowiem, jest miejsce, w którym jest on cieńszy od reszty. W tym miejscu właśnie może odpaść, gdyż jest słabo przytwierdzony do ciała. Jednak jaszczurki, które już raz utraciły ogon, owszem, odzyskają go, gdyż odrasta dość szybko, lecz nie będzie on już taki sam, gdyż będzie pozbawiony kręgów kręgosłupa. Łebek jaszczurki pokryty jest twardymi łuskami, zaś reszta ciała nieco mniejszymi, lecz mogę was zapewnić, że są bardzo miłe w dotyku i czuć się, jakby były zwykłą skórą. Łapki jaszczurek wyposażone są w 5 ostrych pazurków. Przy czym, jeśli spotkacie taką, nie martwcie się, że coś się uszkodziło, jeśli kilka palców od tylnej łapy będzie innej długości niż cała reszta. To już charakterystyczna cecha tego gatunku. Teraz puszczę ją, żebyście zobaczyli, jak wygląda w naturalnym otoczeniu. Jak widzicie, tej nazwy nie zawdzięcza zwykłemu przypadkowi, jest bardzo zwinna. Potrafi przemieszczać się pomiędzy źdźbłami traw tak szybko, jakby ich tam nie było. Jak widać, ta jest dosyć spokojna, pomimo mojej obecności nie próbuje uciekać. A może po prostu tu woli się wygrzewać na słońcu, niż przejmować mną. Zbliżenie na jej łebek. Widać, że jest on dosyć proporcjonalny do reszty ciała. O.
Jakaś strasznie leniwa ta jaszczurka, zauważyliście? Popycham ją, a ona wcale nie chce się poruszyć. Próbuję ją jeszcze raz złapać, nie wiem czy mi się to uda. Hop! Nie udało się. Jeszcze raz. Hop! O! Jak już mówiłam, złapałam ją, tak? Mimo, że to może dostarczyć mnie to stresu, to na pewno mniej niż usiłowanie schwytania jej za ogon. Są to bardzo piękne jaszczurki, ale niestety nie można ich tak sobie łapać i hodować. Potrzebują specjalistycznych warunków. W dodatku na taką jaszczurkę należy mieć certyfikat, który nie jest oferowany amatorskim hodowcom, którzy pierwszy raz w życiu mają do czynienia z jaszczurką. W tym miejscu tym razem pozwolę jej wejść do norki spokojnie. Oj, chyba jej się to nie za bardzo widzi. No i teraz będzie próbowała mi zwiać. Oczywiście dzikie gady boją się człowieka. Do zobaczenia, nie zamierzam jej już dłużej dzisiaj stresować. Teraz, kiedy wiem już, gdzie jest jej norka i że to jest na pewno jej norka, będę kręcić kolejne odcinki. Może odwiedzę ją nawet jutro. Na razie, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie komentować. Co do pewnych wyjaśnień, te dźwięki, które cały czas słyszycie poza moim głosem, to odgłosy budowy. Właśnie z tego powodu jaszczurek jest coraz mniej. Ludzie ograniczają środowisko naturalne. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Do zobaczenia w następnym odcinku.